Witam wszystkich z tej strony Forest. W ostatnim filmie z wielkiego testu pułapek testowaliśmy sobie te pułapki na mniejszych kanibalach i bardzo wam się film spodobał. Także dzisiaj specjalnie dla was wielki test pułapek V2. Tutaj jak widzicie jest na naszej wyspie przygotowana arena, na której będziemy sobie testować. Ale tak jak ostatnio, do pułapki z liści przygotowałem specjalne pomieszczenie, na którym, takie mniejsze, na którym wyłożyłem je liśćmi. Także zaczynajmy. Ale jeszcze zanim zaczniemy, prawie 70% osób oglądających ten film nie subskrybuje kanału. Także poratuj kierowniku subskrypcją i życzę miłego oglądania. Wyjmujemy nasz łuk, podpalającą strzałę. Gruby kanibal ma 200 punktów zdrowia, za chwilę zobaczycie. Zobaczmy, ile mu zabierze. Oczywiście przypominam, że gram na trybie normalnym. Ło, ale aż tyle ich tu wstawiłem, że troszeczkę przylagowało tutaj troszeczkę. Nie ma co ukrywać. Ej, taka ciekawostka. Ogień zadaje więcej dużym kanibalom niż tym małym. Temu zadał 94 punkty zdrowia, a jestem pewien, że mniejszym zadał dużo mniej. Ale ciekawe, ciekawe. Czyli prawie tak dwa razy go podpalić i po sprawie. Dobra, przechodzimy do następnej pułapki. Następna będzie pułapka linowa z mołotowem. Czyli można by się spodziewać, że zada tyle samo obrażeń co poprzednia pułapka, bo to też jest, jakby nie było, ogień. Stwórzmy sobie naszego ulubionego grubaska puszystego. Halo ziomeczku, tu zapraszam. Ło, jak pięknie brzuchem wskoczył prosto w moją pułapkę. Ale wydaje mi się, że jakby mniej HP zabierało. Zdecydowanie, zdecydowanie dużo mniej. Tam zadało chyba 90 coś obrażeń, a tu tylko 43. Czyli widzicie, jeżeli macie opcję, to lepiej korzystać z pułapki z liści. Dobra, pozbywamy się go i przechodzimy dalej. Ej, patrzcie, patrzcie, jeszcze pułapka, mimo że była zniszczona i było samo szkło, to on przez nią przebiegł tutaj po tym i się podpalił. Także taka rada dla was, bo w ostatnim filmie to samo się stało. Możecie jeszcze raz wprowadzić na to szkło i jest szansa, że jeszcze raz się od tego podpali. Okej, następna jest pułapka z wybuchową liną, czyli bardzo podobna, tyle że z wybuchem. Zobaczmy, jak się sprawdzi. Pamiętam, że w pierwszej części filmu rozwaliła kanibala na hita. Zobaczmy, jak sobie poradzi taki wybuch z dużym mutantem. Ale cwaniak ominął. Cwaniaczek, co? Dobra, dobra, teraz jest dosyć prosto. Kurde, one są jakieś zbyt inteligentne. No gruby, gruby, tym razem. Kurde no. Ja pierdzielę, dobra, trzeba go wymienić, bo to znowu się jakiś autystyk trafił niestety. Dobra, podmieniłem na inny model, może ten bardziej ma skoordynowany tor ruchu. Jeszcze kawałek, jeszcze jeden krok, jeszcze jeden krok. Nie skacz brzuch. Ja pierdzielę, ło. Ej, patrzcie, skoczył brzuchem, ale mu zadało obrażenia. Tylko niestety nie widzę ile. Ale katana zadaje 6, także sobie zaraz sprawdzimy. 65 obrażeń, no to tak jak myślałem. Czyli ogólnie, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, pułapka zadaje wybuchowa 65 obrażeń. Ale jeżeli jest to mały kanibal, to go zabije na hita. Nawet pewnie jakby kilka weszło, no to wszystkich by rozsadziło. Przechodzimy dalej. Okej, czyli tą stronę mamy już zaliczoną. Teraz zajmiemy się pułapka z opadającym ciężarem. Tak, zajmiemy się tymi większymi pułapkami. Stwórzmy grubaska. Poproszę tutaj, grubasku. Może będę je tworzył tak bliżej tych pułapek, to będą od... Aha, okej. Dobra, stworzyłem go bliżej pułapki. Mam nadzieję, że wtedy łatwiej, bez jakiejś szarży, będzie tu wchodził. Halo, widzisz mnie czy nie widzisz? Tu jestem. Chodź, chodź, chodź. Chodź tu. Chodź tu, cip, 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 cip. Grubasku, kurde, nie wiem, no czemu on mnie nie widzi, może w dupie mnie ma. Powinienem grubasowi tutaj McDonalda podstawić, to może by wtedy. Co za dzban. O, 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 jest, 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 jest. Nawet go przyblokuję, żeby nie wybiegł za daleko, ale. No chodź tu. Ło! Widzieliście to? 50 na 200 HP, 200 obrażeń mu aż zadało. Ej, szczerze nie spodziewałem się, że ta pułapka jest aż taka dobra, ale prawie na jednego hita zabija te mutanty. Sztos. Polecam ją, 10 na 10.
Okej, okay, zobaczmy jak sobie poradzi następna pułapka. Happy birthday trap tak zwany, czyli pułapka urodzinowa. Stwórzmy grubaska sobie oczywiście tutaj jak najbliżej, żeby jego mały móżdżek, gruby brzuch, ale mały móżdżek sobie poradził z tym i wszedł w nią. Tylko proszę, nie skacz brzuchem, proszę, proszę, nie skacz, chodź, chodź, chodź. Chodź, nie skacz. Dobra, ej! Patrzcie, też sobie bardzo dobrze poradziła, aż 50 HP mu zabrała. Sorry, 50 HP mu zostawiła. Aż 150 HP. Szczerze? To myślałem, że te pułapki są dużo gorsze, a są sztos. Dobra, lecimy do następnej, ale... Następną pułapką jest lina z pułapką, bo tą sobie zostawimy na koniec, bo do niej będę potrzebował drzewa. Także lina z pułapką, ale obawiam się, że ona może nie zadziałać na tych grubasów, bo... No nie widziałem nigdy, żeby się złapał grubas na taką linę i wisiał na drzewie. Ale możemy w każdym razie sprawdzić, co się stanie, jeżeli w nią wejdzie. Chodź, 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 cip, cip, cip. No, tak jak myślałem, sprawdźmy, czy... Gdzie on jest? Tu. Sprawdźmy, czy mu w ogóle coś obrażeń zadało. Uderzmy go. Nic, nic, także... Ta pułapka w ogóle jest nieprzydatna na te mutanty wielkie. Ale w ramach ciekawostki, patrzcie, jeżeli sobie chcecie zrobić szubienicę albo jakieś takie mroczne budowle robicie, to sobie zużywacie tą pułapkę i wtedy ona wygląda właśnie jak taka szubienica. I jeszcze się tak kołysie delikatnie. A jeżeli chcecie jeszcze bardziej dodać uroku, to możecie zrobić sobie... O, tutaj jest pieniek na broń i stawiacie sobie tutaj. I wtedy to wygląda jak taka dosłownie szubienica, że tutaj się staje na pieniek, tutaj się wkłada łeb i cyk, ktoś kopie pieniek i wtedy się człowiek dusi. No, czyli taki tip budowlany ode mnie, jeszcze przemyciłem tu w filmie i przechodzimy do ostatniej pułapki. Okej, jesteśmy na miejscu, tym razem się trochę lepiej przygotowałem, bo ostatnio zrobiłem taki fail, że jak zrobiłem tą pułapkę na górce, to ta kula się haczyła o mur. Mam nadzieję, że teraz jest wystarczająco. Nie, kurde, dobra, czekajcie chwilę, poprawię to. Dobra, także teraz zrobiłem po prostu to w taki sposób, że wyciąłem tutaj dziurę w jednym miejscu, zostawiłem, żeby ta kula mogła swobodnie przelecieć. Sprawdźmy. Ło, idealnie. No i zrobiłem też dłuższy korytarz, żeby grubasowi było łatwiej trafić do środka, no bo myślę, że służyjemy do tego grubasa. Chociaż możemy dla odmiany zrobić jakiegoś na przykład Armsiego. Niech będzie Armsi. Tutaj go stworzymy. Ło, trochę nie trafiłem. Chodź, chodź tu, 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 tu. Cip, cip, cip. Armsi. Dobra, leci jak głupi. I teraz są dwie możliwości, żeby go naprowadzić na tą pułapkę. Pierwsza to, żeby sam wszedł w ten patyk i go aktywował. 130 punktów zdrowia mu zabrało. Ej, ale z na Armsiego to jak widzicie nie działa ta pułapka najlepiej. Bo Armsi to jest urodzony drwal i on ścina drzewa. Także jeżeli nie zabije go ta pułapka na hita, to prawdopodobnie tak jak mi zetnie drzewo i po sprawie. Ale jeżeli dobrze trafi, bo w ogóle zada mu 130 obrażeń jeszcze powiem, czyli trochę jest słabszy od tamtych. Ale ja znam tą pułapkę i powiem wam, że jeżeli ona dobrze trafi kanibala, na przykład jeżeli tu gdzie jest ta belka, to będzie patyk, który ją uaktywnia, to jeżeli kanibal będzie stał gdzieś tutaj, tak metr przed, i jeżeli ją sami aktywujemy, to jest duża szansa, że wtedy go właśnie tak rozmiażdży na kawałki. No, możecie to zobaczyć sobie w jednym z moich filmów. Właśnie nazywa się coś w stylu jak zabić dużego mutanta w 5 sekund. To obejrzyjcie tam sobie dokładniej, tam wszystko jest pokazane. No i ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Dawajcie w komentarzach propozycje na następne filmy, co chcę testować, co nagrać. I no, do zobaczenia. Siema, cześć.